Nie, ja odsunę się stąd. Drugą rozwalamy. Buty! O kurde, widzicie te buty, jakie one są epickie? Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to 32 odcinek naszej serii Minecraft na modach, czyli fantastyczny Minecraft. Od razu powiem wam, żebyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz komentarz napisali. Od razu wam o tym przypomnę. No jest teraz godzina 18:10, nagrywam tego samego dnia co poprzedni odcinek. Możecie to nawet po czacie zobaczyć, że mam staring contest zrobiony, tylko achievement, czyli ten, który robiliśmy właśnie w poprzednim odcinku. Mam dwa backupy, co by wskazywało na to, że długo tutaj grałem, ale tak naprawdę długo tutaj nie grałem, zrobiłem tylko tak. Farmę tutaj uranową zrobiłem i dzięki temu zrobiłem trochę rzeczywiście tych sztabek uranu, ponieważ chciałbym z powrotem uruchomić właśnie mój mój reaktor jądrowy właśnie. Widzę, że tutaj tlenek plutonu 239. Przydałoby się to zrobić w przyszłości. No chyba zajmę się w tym kanale będzie troszeczkę później. Zrobiłem też w międzyczasie ten odporny na wybuchy jakby na dyski to coś, ale widzę z tego co widzę, to oryginalny ma 10 miejsc, a ten ma tylko 3. Więc może zrobimy ewentualnie 9, 3 takie i będziemy mieli wtedy 9 miejsc. No jak widzicie, troszeczkę sobie tutaj rozmnażałem tę roślinkę właśnie uranową. Mam tutaj, jak widać, właśnie dużo Fertilize Essence. Gdzie my to kładliśmy? Tutaj, tak, tak, tutaj. W dzisiejszym odcinku, tak, przede wszystkim chciałbym zrobić działko laserowe, które widać tutaj. Ono może wygląda, że jego budowa jest skomplikowana, ale szczerze mówiąc skomplikowana wcale nie jest. Potrzeba tylko trochę materiałów do tego. Ale po co mi jest właśnie laserowe działko? Po to, żeby się chronić przed jakimiś pasożytami czy silverfishami stąd wypadających. Postawię je gdzieś tu i niech sobie strzela. No tak, tylko że teraz ostatnio w ogóle nie wypadają. A dlaczego? A nie wypadają dlatego, że nie mają skąd. Ponieważ coś ostatnio, jakiś czas temu popsuł mi się bardzo mój spawner. Więc dlatego dzisiaj sprawdzimy, co jest z nim nie tak. Wow, 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 wow. Proszę mnie tutaj nie zsuwać tak wiatraki. Okej, już widzę, co jest nie tak. Z tego, co tutaj przynajmniej widać. Kurde, gdzie jest moje wyjście? Tu chyba jest. Taka dziura. Kurde. Powinienem kiedyś to rozszerzyć. Powinienem zrobić to wyższe. Czekaj, ja sobie poświetlę, zobaczę. 13, 14 tu jest. Czyli to nade mną powinno być. O, a nie jest XD. A, tu jest. Okej. Okay. 15, dobra, w porządku. Stąd muszę się wydostać. Widzę, że po prostu moja zła ziemia już się przestała... przestała po prostu, no nie istnieje już, jakby to powiedzieć. Zamieniła się w zwykłą ziemię lub zniknęła, bo widzę, że część tam też zniknęła. Więc włączę najpierw wiatraczki. O te, i pójdę się od razu przestępać, żeby mi się tam moby nie rozpiły. Uzupełnię tą ziemię i dołożę potem Drop of Evil jeden tam. O, zobaczcie, łączymy je w taki sposób i dzięki temu, jeżeli użyjemy na środku Drop of Evil, to on się we wszystkie zakamarki rozejdzie, nie będziemy musieli używać czterech takowych. Jeżeli nie widzieliście tego sposobu, jak to robię właśnie po raz pierwszy, możecie teraz sobie zobaczyć, ale... O nie, najgorzej, zrespił się ten boss, który ma 3500 HP. Najgorzej, właśnie chciałem powiedzieć jeszcze, że nie powinienem tutaj od tego momentu być, ponieważ to bardzo niebezpieczne moby się mogą respić, się zrespił właśnie ten Undertaker. Ale spokojnie, ja mu tutaj odblokuję drogę, niech sobie zejdzie na dół i zostanie wtedy zabity. Zostanie zabity przez moje... przez mój ten mob grinder, ten co tam na dole jest. Najpierw tak, najpierw znajdźmy wyjście. O kurde. Co to było? Wyglądało, jakby tu creeper się zrespił. XD. O nie, najgorzej, ale to ja będę musiał zużyć drugi Drop of Evil. Słucham. Co to ma znaczyć? Tam się kolejny creeper zrespił. O co chodzi? Dobra, ja wychodzę stąd. I uruchamiam lepiej te wiatraki szybko. Jeden wiatrak. Te wszystkie 8 wiatraków trzeba uruchomić.
żeby moby natychmiast były z na dół zrzucane. Dobra. O, jeszcze jeden chyba wszystkie uruchomienia. Nie, jeszcze jeden jest do uruchomienia. Tak, gdzie to było? Tu się popsuło, dobra. No niestety będę musiał zużyć drugi drop of evil właśnie na to, co tutaj się stało, ponieważ tamta ziemia się już nie rozrośnie. Co ja mogę z tego zrobić? Upgrade speed ultimate, szczerze mówiąc, to nie jest mi potrzebne. I prawdopodobnie nigdy nie będzie. A właśnie, chciałem powiedzieć, że dzięki czasowej butelce, ale właśnie straciłem czas w butelce. Nie wiem, co się z nim stało. Gdzieś go zgubiłem. Po prostu wkładałem sobie raz uran tutaj, do tej skrzyny. Znaczy tor sobie tutaj wkładałem i idę sprawdzić, ile tu jest toru. I patrzę, mówię, jest dużo go. Więc zabieram go. I musiałem jeszcze stopić stack, żeby mi wyszła pełna liczba, więc stopiłem tutaj stack tory. Chciałem to przyspieszyć i zobaczyłem, że czasu w butelce już nie mam. Nie mam pojęcia, jak to się stało, ale się no niestety stało. Dobra, tutaj nie, chyba tutaj się popsuła ta ziemia. Oj, o nie, najgorzej. Dobra, mam znalazłem wyjście, całe szczęście. Dobra, używam tego. O, i uciekam stąd. Potrzebuję te trzy obsydianu, żeby zamurować w jednym miejscu, w drugim miejscu i gdzieś tu w trzecim miejscu, dokładnie. I teraz wszystko powinno działać ładnie. Tak, patrzcie, już się respią moby, fajnie, przyjemnie, wszystko jest git. Tutaj mamy trochę booster kartów, mamy trzy te serca. Właśnie te serca wypadają z tych bossów, które mają po 3500 HP, albo z tych mobów, no whatever. Teamlet parcele będą nam bardzo potrzebne w przyszłości. No, tutaj mamy jeszcze diamenty. No i już jest w porządku, dobra. Możemy zabrać się za robienie tego działka laserowego. Zatem tak, potrzebujemy tak, sensor poziomu pierwszego, czyli 4 redstone'a. Właśnie, będę potrzebował troszeczkę redstone'a stąd. Najlepiej go od razu wyciągnę już i co, ja potem tam gdzieś go uporządkuję. Dobra, jedna deska i właśnie te 4 redstone'a. Jeju, jak to jest cicho nagle, co nie? Przynajmniej tak mi się wydawało przez chwileczkę, że było tak super cicho. Jak tam nasz query? No query nie działa, bo nie działa też nasz reaktor, ale powiem wam, że niedługo albo... A, chwila. W sumie możemy zrobić farmę w endzie. Zrobimy tam wtedy farmę endermanów. Będziemy mieli mnóstwo enderpereł. Generator. Jest coś takiego jak generator na enderperły. O właśnie. Ile on generuje? 64... 1000 RF-ów, ale 40 RF-ów na tick. O Boże, ale wolno. Nie, to przecież bez sensu. To kompletny bezsens wtedy. Trzeba będzie znaleźć... Trzeba będzie znaleźć jakieś alternatywne źródło energii. No dobra, zajmę się tym w przyszłości, dobra. Tutaj będziemy po... Ojej, nie, tak. Tylko będziemy potrzebowali... O, teraz również lufy pierwszego poziomu. Cobblestone i też cobblestone i też drewienko, czyli 6 cobblestone'a. O. Chyba w taki sposób z tych podstawowych pierwszego poziomu rzeczy chyba możemy zrobić te potato tam gun czy coś tam, jak to było w introduction, zobaczymy. Turret base, potato cannon turret. To możemy od razu zrobić dwa takie. Okej, to jest praktycznie tak samo wygląda, więc będę potrzebować 18 cobblestone'a. Weźmy tyle drewna, żeby go zasilić, no i już mamy odpowiednią ilość. I tam jeszcze było... A właśnie, mam parę questów do odebrania. Aha, okej, za Uranium Essence mam jeden. Unclaimed Black Market Container. O kurde, to bardzo fajnie. Właśnie, mam dwa takie, tak? To będziemy mogli je otworzyć. O, widzę, że lag. Czekam, dobra, o. Bardzo długie już są te lagi, no ale niestety póki co, no nic nie jestem kompletnie w stanie na nie niestety poradzić. Dobra, otwórzmy te dwa black market containery. Chociaż może jeszcze te dwa chance cube'y otworzymy, co? Tutaj mamy ten pendancik. Dobra, otwórzmy najpierw tak. O, strach na wróble, to trzeba go najpierw usunąć szybciutko. Spokojnie, ja to zaraz bardzo szybciutko zrobię, on nie jest dla mnie problemem. No niestety ma po prostu dużo HP, bo ma aż 350 zdrowia, punktów zdrowia, czyli on ma 185 serduszek, ale no, jeżeli jest statyczny, to po prostu jedynym problemem to jest to, że długo się go bije. Dobra, zjemy już. Właśnie, w ogóle sobie przygotowałem stack tego jedzonka, możecie tutaj zobaczyć. EMP Tower i Dragon Forge? Fire Brick, okej.
Okej, to będzie nam potrzebne do Dragon Forge Fire Furnace, tak? Block of Dragon Scales? Słucham? O kurde. Pff, ale to jest ciężkie do zrobienia. Z pewnością rzecz bardzo przydatna, odkładam ją tutaj. Gdybyście się zastanawiali, bo możliwe, że troszeczkę głośniej mówię niż normalnie, ale w poprzednim odcinku mówiłem za cicho. Za cicho mówiłem i się okazało, że muszę się podgłośnić o jakieś 5 dB, żeby w ogóle byłoby mnie słychać na jakimś dopuszczalnym poziomie. Więc jeżeli mówię dzisiaj troszeczkę za głośno, to przepraszam, ale no właśnie próbuję, czy staram się, żeby takiej sytuacji nie było. Za jakiś ewentualny przester, no bardzo przepraszam, no nie mogę na to wpłynąć już po nagraniu. A w trakcie nagrania nie jestem w stanie tego sprawdzić. Dobra, zdobyliśmy jeszcze to EMP Tower. Only obtainable from the shop. No chyba nie, właśnie to dostałem z Unclaimed Black Market Cage. A to są zdecydowanie lepsze rzeczy w tym Black Market Cage'u niż my w ogóle dostaliśmy kiedykolwiek, póki co przynajmniej. Ale 1500 pieniążków zawsze zgarniętych, więc bardzo fajnie. To nam się może w przyszłości również przydać. Dobra, ale my musimy kontynuować robienie naszego ziemniaczanego działka. Czyli... A, odbierzmy jeszcze sobie te questy. Mam za pokonanie Primordial Malevolence. To było 500 pieniążków. Jak niestety mam już to odebrane. Coal Generator. XD. Boże, to zboże jeszcze z tego stracha na wróble. Dobrze. Wszystko już odebrane, chyba? A, nie ma już questów do odebrania, rzeczywiście. Introduction i Potato Cannon Turret. Cobblestone i dwa redstone. No to jest serio, szczerze mówiąc, jest kompletnie... No, bardzo łatwy po prostu przepis do zrobienia, tak in general. I dwa redstone'y. O! I szczerze mówiąc, no mam tego questa gotowego. 32 ziemniaki, dostałem od razu amunicję. O właśnie, o czymś takim na przykład myślałem. Evil Infuse, ale nie, to jest chyba łatwe do zrobienia, co nie? No właśnie, w ogóle mogę ze sklepu to kupić za 800. Jak to się robi? Jeszcze raz sprawdzę sobie gdzieś. Enchanter, no... Ej, ale Nether Star jest potrzebny, to nie jest takie łatwe do zrobienia. No ale, ale szczerze mówiąc, to jakby trochę jest. Zużyję to. Wywalam to kompletnie, nie jak coś. Kompletnie to wywalam. O, midnightowy portal, to ja wrzucę może do środka. O, wpadł. Działko wpadło, to teraz jeszcze korbkę i bazę. Bardzo blisko się mojej bazy w ogóle zrespiło, to ciekawe. Okej, zamknął się, słyszałem to. Dobra, teraz potrzebujemy zrobić drugopoziomowe te rzeczy. Czyli tak, sensor mamy już pierwszego poziomu. Do działka mamy chamber i barrel pierwszego poziomu. To teraz będziemy potrzebowali trochę electrical steel, a to się robiło. Zaraz zobaczymy jak, bo nie pamiętam szczerze mówiąc. Alloy smelter. Żelazo, skruszony węgiel i silikon. Okej, czyli potrzebuję kwarc. Tu mam trochę kwarcu, ale chyba skorzystam. A zróbmy stąd kwarc, co? Znaczy stąd, szczerze mówiąc, o. Tu mamy 57... O! Zabrałem mi stąd Fertilized Essence, okej. Jak się z tego robi kwarc? Zaraz zobaczymy sobie. 12 kwarców z 7 esencji w taki sposób ułożonych. To dobrze, to będzie dosyć sporo na silikon do przerobienia. Pulverizer. O, w ogóle zbieram to. Musimy naładować troszeczkę tego certu z krystali jeszcze, że do zrobienia właśnie tego magazynu. Sulfur, siarka, szczerze. A właśnie, mamy taki bardzo łatwy quest do wykonania. Mianowicie potrzebujemy do niego 8 flinta i 8 siarki. Wy już pewnie wiecie, co to jest za quest. Dokładnie jest to quest z EFLN. Czyli takiego czegoś do wysadzania kamienia pod ziemią. To jest bardzo fajne do kopania. Robimy to w taki sposób. O! I mining without mining. Quest zrobiony. Pamiętajcie, że musimy rat capture net. O, ciekawe. Jeżeli tego użyjemy, to w oblemie 30 bloków wszystkie szczury zostają zamknięte w jednej poręcznej sakiewce takiej śmiesznej.
Dobra. Tutaj wsadzony. O, już jest Certus Quartz Crystal. To jest ciężkie do wymówienia, uwierzcie mi. Właśnie, czemu ja tego nie przyspieszyłem? Muszę oczywiście uważać na ten mój czas w WTC, bo zostało mi pół godziny, niestety, ze względu na to, co się ostatnio stało. Ja jestem pewien, że mam włożony tutaj baterię. O, albo tutaj? Tak, do Electric Furnace mam włożoną baterię moją. Przyspieszmy to jeszcze troszeczkę. Dobra, i to szczerze mówiąc, to też przeróbmy już od razu, tak. Żeby było silikonu na zapas, włożymy to ewentualnie do tej skrzynki, która jest tutaj. A, i teraz w sumie potrzebujemy tutaj to przepalić, więc od razu baterię tutaj też wsadzamy i przyspieszamy to. No, 8 minut mi zostało czasu w butelce, jak widać, ale to będą nam rzeczy jedne z najbardziej potrzebnych, więc bardzo fajnie sobie od razu to zrobimy. Właśnie, 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 jeszcze węgiel. Węgla to ja sobie z pół staka wezmę, na przykład do przekruszenia, o. O, szybko, nie, co jest? Nie mogę tego w pulverizerze? No mogę. O Boże, najgorzej, to tutaj jest pulverizer, a ja to do pieca, żem włożył XD. Ale słabo. No dobra, no trudno, ale, bateria, szybko, żeby nie marnować czasu w butelce. No dobra, i tak już będzie gotowe, więc trzymaj troszeczkę, whatever. Skoro tak, to potrzebuję teraz też w takim razie, o. Potrzebuję też teraz pół staka żelaza, więc zróbmy, o tak. Żelazo, silikon i węgiel. I możemy już to robić. Resztę silikonu zostawmy tu, w ogóle to było 16 silikonu. Dobra, no to skoro za to się już zabraliśmy, to możemy zacząć robić IO-busy. Czy tam basy, nie wiem. To do sensora będzie jeden potrzebny. Tutaj, działko. Tutaj będzie potrzebny tylko basic capacitor. A do lufy? Do lufy nie będzie żaden potrzebny. Więc jeden IO bus. W takim razie jedno złoto, jedno żelazo i trzy redstone'a. W jakiej kolejności się to robiło, tak? Nie, chyba odwrotnie. Tak, dokładnie teraz jest dobrze. Tutaj Electrical Steel, tak, już jest gotowe. Więc tak, najpierw lufa, potem sensor ulepszamy. Pięknie, mamy już tier drugi. I do chambera będziemy potrzebowali jeszcze basic capacitor, więc od razu go też zróbmy. Będzie git. Już wszystko gotowe. Te ziemniaki to ja wywalam. Wywalam tego ziemniaka. Właśnie, te częstkiły mieliśmy jeszcze otworzyć. Dobra. To otwórzmy jeszcze te częstkiły, na przykład... O, tutaj? Nie, troszeczkę daję, bo tu mopki są. Tutaj otwórzmy jednego. Wow! Jakieś... A, to tylko projectile protection. Ale możemy to sobie... wow. Portal do Midnightu. No nie, ja odsunę się stąd. Drugą rozwalamy. Buty! O kurde, widzicie te buty? Jakie one są epickie? Dobra, od razu obydwie rzeczy naprawimy. Nie, no to by nie musiało być na miniaturkę chyba, co nie? Kurde. Mogę zrobić F2 teraz? Tak, mogę, no i super. Będę miał już od razu screenshota na miniatureczkę. Więcej Electrical Steel, bardzo fajnie. Ale ten kapasitor mieliśmy zrobić. Czy jeszcze tak, 4 Gold Nuggety nie są potrzebne i 2 razy Grains of Infinity. Ja myślę, że powinniśmy zejść troszeczkę sobie na dół do naszej kopalni i sprawdzić, jak tam trzyma się nasz system tworzenia nam Grains of Infinity. Szczerze mówiąc, jest on nam już dosyć bezużyteczny, ze względu na to, że mamy farmę automatyczną, w sensie taką... w sensie mamy dosłownie farmę, czyli właśnie naszą... Mogę z tego zrobić blok? Tak w ogóle? Reinforced Obsidian. Mogę z tego zrobić blok, to bardzo fajnie. Słuchajmy tutaj jeszcze... To jeszcze mogę odłożyć. Potrzebuję 4 miejsca, żeby to przerobić. Pamiętacie te czasy, kiedy jeszcze brakowało Grains of Infinity?
No, one już są z pewnością daleko za nami, ale czy pamiętacie te czasy? Bo one są już tak zamierzchłe. Tak dawno temu właśnie potrzebowaliśmy tych Grains of Infinity, teraz mamy ich taki dostatek. Ach, ale fajnie mieć taki dostatek Grains of Infinity. Stal! Stal jest nam w tym momencie potrzebna. Dwie stale, i chyba tam z obsydianem się chyba łączy, prawda? Tak mi się wydaje. Co ja patrzę w ogóle na questy, patrzę. A teraz tak, tutaj też potrzebujemy czarnej stali, czyli jeszcze 6 dodatkowe. Kolejny kapacitor, okej. Jeszcze 6 będę potrzebował stali. I 12 akurat, tak się składa, że dokładnie 12. Czyli 14 łącznie i chyba 14 obsydianów wtedy? Tak się chyba to robiło, tak mi się wydaje. Będę też potrzebował chyba flux point do tego zrobić. Tak, coś tutaj się dzieje, mam nadzieję, że reakcja jest dobra. A jest dobra reakcja. Flux point. Czy ma jakiś nieużywany flux point? Szczerze mówiąc, mam już tyle Grains of Infinity, że ja wierzę nawet, że nie będziemy potrzebowali do końca naszej rozgrywki żadnego flux pointa. Jeju, żadnego Grains of Infinity chciałem powiedzieć. Skupię na flux pointie, więc możemy go stąd zabrać. Dobra, gdzie my byliśmy? Aha, Dark Steel. Dobra. Więc tak. Myk. Mamy barrel zrobiony. Poziomu trzeciego. Teraz tak. Kolejne dwa złota, kolejne dwa żelaza. Dobra, czyli tak to chyba było. Tak, mamy kolejne dwa IO busy. Bus? Bus? Jak to czytać? Nie wiem. Nie chamber, tylko sensor. O. Odwrotnie? Tak, odwrotnie. No to jeszcze nam pozostał chamber, ale do tego potrzebujemy jeszcze kolejne 4 nuggety, kolejny copper ingot i kolejne 2 Grains of Infinity. Akurat tyle mamy. Laser turret. O, i mamy gotowe. I teraz 6 Dark Steel. Dobra, mamy już na poziom trzeci wszystkie rzeczy przygotowane. To teraz na poziom czwarty musimy zacząć przygotowywać rzeczy. Sensor poziomu czwartego. Tu potrzeba tak, solarium, ale tak, tu potrzeba 4 solarium. Tak. No właśnie, tu potrzeba kolejne 4 solarium i jeszcze tu potrzeba kolejne 4 solarium, czyli to będzie już 12 solarium. Jak się robiło solarium? Solarium. Aha. Solarium, o. Najlepiej sprawdzić to w Alloy Smelterze, bo to jest właśnie z moda tego Ender IO. Okej, 12 złota i 12 soul sanda. Wiecie co? Szczerze mówiąc, to ja sobie kupię te 16 złota, bo chyba mam dosyć mało złota naprawdę. Więc nie chcę go stąd zużywać, a pieniędzy mam i tak w brud, można nawet powiedzieć. Mam naprawdę bardzo dużo ich. I Alloy Smelter. Dobra, niech się to łączy, a my w takim razie przygotujemy teraz resztę rzeczy. Czyli tak, kolejne dwa ajobusy, czyli kolejne dwa żelaza, dwa złota i sześć redstone'a. Konkretnie w taki sposób. I chyba tam potrzebne jest sześć diamentów, z tego co mi się wydaje. Diamentów mamy też naprawdę dużo. Sensor poziomu czwartego zrobić już możemy. Jak tam tutaj. Barela też będziemy mogli zaraz zrobić. Ale dobra, barela tak. A jak tam chamber? Okej, double layer capacitor. Dobra. Ja wiem, że będziemy potrzebowali co najmniej jednego vibrant kapasitora, więc od razu zrobimy 6 zwykłych. Gdzieś tyle mniej więcej potrzebuje? Dobra, na 6 zwykłych to na pewno tyle potrzebuje. I zrobimy od razu 3 double layer kapacitory. Potrzebuję do tego energetic alloy. Mam takie coś? Mam, no i pięknie, ale to potrzebuję właśnie 6 dokładnie. I jeszcze 3 węgla przemielonego. Idziemy do pulverizera. Barrel tier 4, chamber tier 4 i sensor tier 4. Mamy wszystko gotowe na czwarty poziom. To już będziemy mogli bezpośrednio już na ten piąty poziom robić. Obsydian, kolejne ajobasy i photovoltaic composite. Okej, to potrzebuję w takim razie 4 lapisu, 4 węgla skruszyć, bo silikon mam gotowy. 4 lapisu i 4 węgla. Dokładnie. To nie tutaj, tylko to tutaj konkretnie.
Przyspieszmy to troszeczkę. Troszkę można to rzeczywiście przyspieszyć. I w międzyczasie sprawdźmy sobie, co jest potrzebne tutaj. Machine parts. Machine parts jest nam potrzebne. Jeszcze więcej machine parts. Dobra, to nie będzie takie trudne. Tutaj jest nam potrzebny jeszcze Vibrant Crystal, z tego co widzę, a tutaj... O nie, jest kolejny Octadic Capacitor nam potrzebny. To znaczy, że potrzebujemy... kolejne cztery basic kapasitory. Gdzie jest moja miedź w ogóle? Copper. Co jest? Gdzie jest moja miedź? XD? Cały czas mi miedź znika bez przerwy. Mam 10 miedzi. XD. Gdzie jest moja miedź? Mi proszę gadać mi teraz, gdzie jest moja miedź, bo się smutno mi będzie. Dobra. Mam w każdym razie mam wystarczająco miedzi. Sensor tieru 5. Gotowy. Teraz tak, jeszcze z działka potrzebujemy chamber tier 4. Znaczy 5. Właśnie, machine parts, jak to zrobić? I już mamy machine partsy, więc możemy od razu zrobić to po pierwsze, a po drugie jeszcze część tą, czyli już jest wszystko git. Teraz tak, potrzebujemy kolejne 2 energetic alloy i kolejne 2 ender perły, żeby zrobić te vibrant krystale, co tam było widać przed chwilą. Konkretnie o te, i tutaj właśnie widziałem energized bimetal gear, czyli jeszcze potrzebujemy tak, 2 o tak musimy zrobić. I teraz będzie git. Mamy już 3 takie właśnie, o. Jeszcze widziałem tam chyba 2 IO busy, chyba? Tak mi się coś wydaje. W takim razie potrzebujemy... O Boże, złoto muszę rozmienić. 2. 2 żelaza. I możemy robić IO busy. Tak, jeden i jeszcze jeden, czyli drugi. Wow. I teraz będę potrzebować chyba diamenta, nie, chyba emeralda będę potrzebować, żeby otoczyć wokół. Ej, mam mało emeraldów, o dziwo. Nie jest zbyt dobra wiadomość, ale powiedzmy ok. Powiedzmy tej wiadomości ok. Tak, są 2 vibrant crystal i w końcu możemy zrobić działko. Jesteśmy już gotowi do zrobienia działka. Zrobię to ręcznie, żeby była przyjemność. Lufa. Komora, tutaj vibrant to coś, po bokach tutaj tak, o i a tu co miałoby iść? Machine parts? Nie, co? Aha, nie, to jest inny przepis, tutaj muszą być energized bimetal geary. No i pięknie, mamy laser turret i teraz turret base. O, potrzebuję chance machine chasing, 2 iobusy, jeszcze end steel. Dobra, chyba mam wszystko do tego turret base z poziomu 5, zaraz sobie zobaczymy. Tak, wszystko jest już gotowe, no i pięknie, w końcu, nareszcie jesteśmy w stanie... O, zaraz od razu zobaczymy, jak to działa. Szybko, o, szybko teraz działko i myk. Pięknie działa, atakuje tylko to, co jest na zewnątrz. Jaki ty masz zasięg, ja bym chciał wiedzieć. Maksymalny w blokach zasięg działka. 25 bloków, ok, 25 bloków, to w porządku. Czy to ma jakieś limit ustawione? Nie, ale niech ładuje chunka. A, ten chunk ma już chunk loadera, pewnie nie, to jest ten chunk loader. W ogóle, ej, XD, to powinno być w tej sieci, tak w ogóle, o. No, więc w każdym razie 7500 RF-ów na TX maksymalnie może to przyjmować. No nie potrzebuję ani municji, ani niczego, więc to będziemy już tutaj w pełni bezpieczni, jeżeli będziemy mieli to tutaj działko. Bardzo fajnie działa, bardzo fajnie. Atakuj moby, atakuj neutrale. Config. Neutrale też atakuj. Też atakuj neutralny. No dobrze, mamy działko, mamy je pełne, gotowe. Ja póki co bardzo dziękuję wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i napiszcie komentarz. Udało nam się wypełnić dzisiejszy cel odcinka, bardzo się cieszę, bardzo fajne działko, będzie sobie tutaj strzelać. No,
Póki co ja zmykam, odcinki oczywiście o 18, no i ja właśnie zmykam. Cześć!